Zapraszamy na wspólną podróż po śródziemnomorskich wyspach Malta i Gozo. Dziś przeprawimy się na Gozo, sąsiadującą z Maltą wyspę archipelagu maltańskiego, której nazwa pochodzi z języka hiszpańskiego i oznacza radość. Gozo jest drugą co do wielkości wyspą archipelagu maltańskiego, oddaloną o zaledwie 5 km od większej sąsiadki. Najłatwiej dostać się tam korzystając z promu, który regularnie, przez całą dobę, wypływa z położonego na północno-zachodnim krańcu wyspy, portu Cirquela. Kiedy przekroczymy wody Morza Śródziemnego, po przybyciu na Gozo, powita nas niewielki port Mgar, który jest przystanią nie tylko dla promów, lecz także dla licznych łodzi rybackich i turystycznych. Nad portem góruje kościół Matki Bożej z Lourdes, XIX-wieczna świątynia, zbudowana w stylu neogotyckim. Z Mgar możemy ruszyć w dalszą podróż po wyspie. Kierując się na zachód, docieramy do Szlendi, miasteczka położonego w Kotlinie, na południowo-zachodnim wybrzeżu Gozo. Szlendi to popularne miejsce zarówno dla turystów, jak i lokalnych mieszkańców. Jego charakterystycznym elementem jest malownicza zatoka, otoczona wysokimi klifami. W dawnych czasach dostępu do zatoki strzegła wieża Szlendi, jedna z wielu fortyfikacji zbudowanych za czasów wielkiego mistrza zakonu Joannitów, Lascarisa. Szlendi oferuje fantastyczne widoki na morze i strome klify, a także liczne restauracje i kawiarnie, gdzie można spróbować świeżych owoców morza i tradycyjnych maltańskich potraw. Jednym z najbardziej znanych miejsc na Gozo jest Zatoka Dweira. Znajduje się tam kilka atrakcji, które przyciągają turystów z całego świata. Najbardziej rozpoznawalnym symbolem tej zatoki był niegdyś Azure Window, ogromny skalny łuk, który niestety zawalił się w wyniku naturalnych procesów w 2017 roku. Mimo to, wciąż warto odwiedzić to miejsce ze względu na inne atrakcje. Jedną z nich jest Inland Sea, mała laguna połączona z morzem poprzez skalne wejście.
to doskonałe miejsce do nurkowania lub rejsu łódką. W pobliżu znajduje się również Dwejra Tower, wieża obserwacyjna zbudowana przez Zakon Rycerzy Maltańskich, skąd roztacza się piękny widok na okolice. Na wodach Zatoki Dwejra można również zobaczyć Fanges Rock, niewielką skałę, która w przeszłości była źródłem cennego grzyba leczniczego. Ważnym miejscem dla chrześcijan na Gozo jest Bazylika Ta Pinu. Ta wybudowana na początku XX wieku świątynia jest znana jako miejsce pielgrzymek. Bazylika została zbudowana z kamienia w stylu neoromańskim i jest prawdziwym skarbem architektonicznym. Według legendy, w tym miejscu Matka Boska objawiła się pewnej kobiecie w 1883 roku. Marsalforn to nadmorskie miasteczko na północnym wybrzeżu Gozo. Jest popularnym miejscem wypoczynku z piękną plażą i skalistymi zatoczkami. Można tutaj cieszyć się przepięknym błękitem morza. W mieście znajdziemy również liczne restauracje i ciekawe sklepy z pamiątkami. Nieopodal Marsalforn znajduje się jedna z najpiękniejszych plaż na Gozo. Ramla. Ta piaszczysta plaża o pomarańczowej barwie jest otoczona pagórkami i malowniczymi klifami. Ramla to idealne miejsce do wylegiwania się na słońcu oraz kąpieli w ciepłych wodach Morza Śródziemnego. Nadszedł czas, aby pożegnać Gozo i powrócić na Maltę. W porcie Mgar, gdzie rozpoczęliśmy naszą podróż, możemy ponownie skorzystać z promu, który zawiezie nas z powrotem na Maltę. W drodze powrotnej możemy jeszcze raz cieszyć się widokiem Gozo. Gozo, urocza i malownicza wyspa, oferuje wiele atrakcji dla odwiedzających. Jego bogata historia, piękne plaże, urokliwie położone miasteczka i spektakularne krajobrazy są z całą pewnością warte zobaczenia na własne oczy. Jednocześnie wyspa Gozo jest znacznie rzadziej odwiedzana niż Malta, co pozwala wypocząć z dala od zgiełku i tłumów.
Na dziś to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnych filmach.